Cześć, nazywam się Kasia i uczę w fantastycznej szkole językowej For You. Poza nauczaniem, moją pasją jest również bieganie i chciałam Wam zaprezentować parę słów związanych z tą dyscypliną sportu. Czy wiesz, co jest najważniejszym wyposażeniem biegowym? No zdecydowanie dobre buty. Czy wiesz, jak one nazywają się po angielsku? Są to trail shoes. Poza butami zdecydowanie potrzebujemy również plecaka. Taki plecak nazywa się po angielsku running bag. Potrzebujemy koniecznie dobry zegarek. Taki zegarek to tracking device. Pomaga on nam mierzyć czas i dystans. Jak już zupełnie opadniemy z sił podczas tego ciężkiego biegu, przydadzą nam się witaminy i coś odżywczego pełnego kalorii. Te witaminy to vitamin shots, a kalorii dostarczają nam chocolate bars. Zawody bardzo często odbywają się latem i wiosną. Przyda nam się wtedy ochrona przed słońcem. Taka ochrona to krem, a nazywamy go po angielsku sunscreen. Ponieważ bieg jest bardzo często długi i wyczerpujący, przyda nam się coś do stabilizacji mięśni. A nieraz widzimy zawodników obklejonych właśnie takimi taśmami. Te taśmy po angielsku to athletic tapes. Zobaczmy teraz, co zapamiętałeś. Jak nazywa się taśma stabilizująca? Athletic tape. Jak nazywamy buty biegowe? Trail shoes. A oprócz butów koniecznie potrzebujemy plecaka. Running bag. Do ochrony przed słońcem używamy sunscreen. Żeby uzupełnić kalorie i witaminy, będziesz zażywał vitamin shots and chocolate bars. Oczywiście nie pobiegniemy bez naszego niezastąpionego zegarka. Tracking device. Podobało Ci się? Lajkuj, szeruj i subskrybuj. Pozdrawiam serdecznie, Kasia.